10 szkół wzięło udział w konkursie stanowiącym jeden z elementów podsumowanej dzisiaj kampanii Białej Wstążki. Podczas uroczystego spotkania wręczono nagrody uczniom szkół podstawowych, którzy przygotowali konkursowe prezentacje. Komisja konkursowa, jak twierdzi jej przedstawicielka, zebrała się, by ocenić, wyłonić i nagrodzić zwycięzców konkursu filmowego dotyczącego właśnie kampanii Biała Wstążka. Zwyciężyła prezentacja szkoły podstawowej w Filipowie, promująca pozytywne postawy mężczyzn wobec kobiet, a także wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Okazało się, że wspólne granie na scenie to super pomysł na praktykowanie empatii. Uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach związanych z problemem przemocy, które przeprowadzili wychowawcy Areszty Śledczego w Suwałkach. Koleżanki i koledzy wykonują papierowe białe różdżki, by je wręczyć kobietom. W tym roku z osobami niepełnosprawnymi wykonaliśmy ponad 100 róż. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie szkoły podstawowej w Przerośli z pokazem slajdów prezentujących ich dokonania. Natomiast na trzecim stopniu podium stanęli uczniowie szkoły podstawowej nr 9 w Suwałkach, którzy wcielili się w rolę reporterów relacjonujących tegoroczną edycję kampanii przeciwko przemocy. Ciesząca się ogromną popularnością w ich szkole akcja doprowadziła szkolną społeczność do konkluzji, że chłopcy już od najmłodszych lat powinni uczyć się szarmanckiego zachowania i to nie tylko podczas trwania kampanii, ale także po jej zakończeniu. Witaj. Tak jak wspomniałaś, uczniowie Suwalskiej Dziewiątki już od kilku lat biorą udział w kampanii. Akcje telewizyjne rozpoczyna uroczyste przypięcie białych wstążek wszystkim chłopcom oraz rozdanie ulotek. Męska część społeczności szkolnej stara się wspierać dziewczynki i dba o to, by ładnie się do nich odnosić oraz pomagać na przykład przy noszeniu plecaków. Całości dopełniła część artystyczna.